teraz teatrzyk biograficzny BoBoBo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii BoBoBo. Dzień dobry, jest z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Bugs Bunny Lost in Time. No i dobra, moja trzecia próba nagrania tego i oby tym razem ani mi się komputer nie wyłączył, ani... Nie wiem, inne rzeczy nie zrobiły. No serio. Komputer z jakiegoś powodu przy tej grze i tylko przy tej grze sami się wyłącza. Z dziwnego powodu. Nie wiem, co się dzieje. Ale coś na pewno. A więc dobra, ostatnio skończyliśmy na tym, że przeszliśmy nigdzie i teraz jesteśmy w erze kamienia upanego, najprawdopodobniej, tak zakładam. I pierwszy poziom nazywa się Wabbit on the Run. Jest to nawiązanie do tego, że Elmer Sepleni, czyli kusownik ze zwariowanych melodii, i w angielskiej wersji Wabbit to jest po prostu seplenienie rabbit, tak jak u nas kulik to seplenienie słowa królik. Więc lecimy! Wabbit on the Run. Today's hunt is Wabbit. Yeah, Wabbit, Wabbit, yeah, yeah. Hey! What's up, dog? Wabbit, Wabbit! Yeah, Wabbit, Wabbit, yeah, yeah! Yeah, yeah, kurde. Zaraz. Mi się to nie podoba. Mi się to nie podoba. Chwila. O. Ups. Dobra, teraz to zauważyłem. Ups, taki tam. No i dobra, jesteśmy w tym pierwszym poziomie. I co mamy zrobić? Najpierw musimy zdobyć tą karotkę. Ciekawe, czy w sumie można ją zdobyć tak... O, bez niczego. W sensie, bez tego kamienia. Znaczy, no jest potrzebne, żeby się, że tak powiem, wybić, ale... Haha! W ogóle został mi ten licznik karotek. Muszę to naprawić teraz. O, teraz znikł. Poproszę, dziękuję. Okej. Okay. No i tu jest wpadające kowadło i strasznie jest głośne. Nie! Chodź! O ty bukszpanie jeden! Od tyłu? I myk! O, nawet karotka złota z ciebie wyleciała, to fajnie. Lubię jak z ludzi wylatują żółte karotki, przynajmniej sobie mogę skonsumować ich. Muahaha. Wow. Dobra, wchodzimy do dziurki. Mamy małą cutscenkę, nie wiem w ogóle po co jest ta cutscenka. Może po prostu jakiś glitch był, go tak zdeaktywowali. Dobra, mamy pierwszy zegarek z tego świata, więc jest fajnie. Teraz... huśtanie. Skakanie na trampolinie, kamera w tej grze jest okropna. W sumie większość tej gry jest okropna. Nie żeby co, rzecz jasna. Dobra, teraz muszę poczekać na tego dinożarła. Dziękuję. Pierwsze, drugie. Takie nie wiem, co to miało być, ale dobra. Kolejny zegarek, więc jest fajnie. I teraz... Holy shit. Błagam. Nie. No właśnie, yikes. Dobrze, że w tej grze nie ma żyć. Bo już bym wszystkie stracił. Nie wiem, czy ten rollout coś pomaga. W sensie, czy on przyspiesza jakoś rozgrywkę. Że przyspiesza moje ruchy. O, to lepiej brzmi. Przyspiesza moje ruchy. Ale no, wydaje mi się, że tak. Dobra. Checkpoint! I gra się na chwilę z, nie wiem, jakby zrestartowała. Nie wiem, jak to nazwać. Aha, jeszcze miałem coś zrobić. Dół, góra, dół, góra. Bo OBS czasami nie nagrywa mi jakichś pierwszych 3 sekund gameplayu, więc jest trochę tak... kupowato bym powiedział. Nie! Kamero! Nie rób mi tak. Tak mi nie rób. Pyk. I kopa w dupsko.
Raczej w jajko. Ale śmieszne. Śmieszne, bardzo śmieszne. Po prostu jestem mistrzem dojrzałości. Panie i panowie, glicze. Kurde. Dobra. Nie, muszę to jakoś... Tak mi nie rób. Tak mi nie rób. Nie teleportuj mnie nad przepaść. Wait. What? Tym, okej. Okay. Okej, to nie zadziałało. Ała, jakie to głośne jest. Sound. Jeny, jakie to głośne. Dobra, tu widzę, że rollout jest potrzebny. I mamy trzeci zegarek z tego świata. Okej. Okay. No po prostu przechodzimy teraz tutaj i z tego kładła możemy wskoczyć tu. Jestem pewien, że możemy tu skoczyć. Aha. Pewnie to nie było zamierzone, ale no. Zawsze coś. Hello, travel hair. Let me save your position. Aha. I saved me one game. Bye. Yeah, goodbye, Mile. Mile. Miles per hour. Hehe. Ale nie, chyba jestem szybszy dzięki temu rolloutowi. Co mi się wydaje w tym razie. Jakie niby miałem tam wejść po tą karotkę. Dobra. Dinusiu. Dziękuję. Widzicie? Jak się ładnie do kogoś powie, to się posłucha. Ale zawsze też można jak się wystraszyłem, że już nie będę żył. Że umrę. Dobra, checkpoint. Mamy tutaj jajko, karotkę. Kurde, jak on to się nazywał? No pamiętałem. Jak on coś to miał? Elmer. Elmer miał na imię. Chodź tu, Elmer. Dzięki. Mamy już czwarty zegareczek. I czy coś tu jeszcze jest? Co jest godne mojej uwagi? Czy czegoś nie pominąłem, bo nie byłoby to fajne? Niby nie robię 100%, ale wolałbym rzeczy nie pomijać. Więc zobacz. Tak mi się trochę... No takie już mam. Coś takiego. No. Dziękuję. No jak? Dlaczego w tej grze nie ma odpowiednich cieni? Byłoby znacznie łatwiejsze. Hopa. Ty mały... Dobra. Poproszę. Dziękuję. Hopa. Dobra, mamy jeden zegarek, czyli już 5 łącznie. Jedna marchawka, druga marchawka i idziemy sobie stąd. Pterodaktyl klif. Pterodaktylowy klif. O. Hopa. Okej. Okay. Trochę się wystraszyłem. Nie powiem, że nie. Mogę tu jakoś przeklipować. Nie, nie są. A no patrz, no tak blisko jestem tego. I Kruik spokojnie się tu mieści. Jakby się dało coś tu zrobić. Uwaga! Chciałem powiedzieć, uwaga, będę kichał, nie pykło. Co? A ty nie możesz uderzyć, co? Na szczęście ja ciebie też mogę uderzyć. Dobra, więc rozumiem, że po prostu muszę tak przejść. Dobra, pyk, pyk. I zegarek. Szósty już. Kurde. Tam jest marchawka. Tylko jak się do niej dostać? To jest pytanie. Bardzo dobre w sumie. Założę się, że pewnie idąc gdzieś tak.
A musimy uważać na tego ptera, na te pterodaktyle. Co? Bo one sobie śpią i od... I te, na, myk polega na tym, że musimy... Nie możemy ich obudzić, bo inaczej nas porwią i będzie dupa. Więc po prostu musimy po cichu, po malutku, by ich nie obudzić. A więc teraz zbierzemy sobie jeden zegarek. Już ósmy chyba. Siódmy. Ale tam mamy ósmy. Na szczęście. W sumie ryzykuję. Mamy ten ósmy. Więc teraz idziemy tu na dół. Aha! Mogę tam zaskoczyć. Ryzyk fizyk! Swoją drogą, co tam jest? Nie, niby coś tam były. Jest! Nie było. Pyk, pyk. Niby coś tam jest, ale nie ma tego tak właściwie. No ale wskoczę tylko po to, żeby się... No, tak blisko... Ej, w sumie ja przez to przelatuję, to i tak bym... To i tak czy siak bym tam nie wskoczył. No cóż, trudno. Mówi się trudno. Żyje się dolej. No więc dobra, skończymy... Skończmy ten poziom. I... No! No! Good, but you left some stuff behind you. Jakim cudem? Wyschuni za kickstart. Hey, what's up, dog? Let me save your position. Spoko. Thanks, Mile. Bye. Yeah, goodbye, Mile. 8 na 9? Jak ja ominąłem? What? Ale i tak nie będę się wracał. Dobra, a więc musimy po prostu... Teraz walka z bossem jest. Be very, very quiet. I'm hunting rabbits. Bądź bardzo, bardzo cicho. Myślę, że tam jest kulik. Juhu, rabbit. Ouch. Siema. Dobra. A więc na czym ta walka polega? Musimy wskakiwać do dziurek. Chodzić do... wyskakiwać z innych dziurek. I kopać go po dupie. Na tym polega ta walka. Całkiem prosta. A już w szczególności, że taki dobry proces jak wchodzenie do dziurek to ma. Dziękuję bardzo. Dobra. To jest chyba już ostatni hit. Jak poleciał. No i mamy zegarek. Pokonaliśmy bossa. Coś jeszcze powiesz? Tak na zakończenie? Że uda mi się przeklipować? Tutaj. Nie. No to trudno. No i myk! Great. Just perfect. You have completed this level. Let me save your position. Spoko. Thanks, Mile. Bye. Yeah, goodbye, Mile. Spoko. A więc, no tutaj już nie mamy nic do roboty, bo... No bo nie mamy nic do roboty, proste. To jest chyba.
Więc jedyne co możemy zrobić, to przenieść się do kolejnej ery. A jaka to będzie era? Lata pirackie, czyli kiedy piraci byli na morzu, w sumie do dzisiaj są lata pirackie. Naprawdę. Zaraz, co tam jest na górze? Aha, to chmura jeny! Cóż to? Sorry, pal, you don't have the super jump ability. Gówno widać z tego niebieskiego napisu, ale tak, nie możemy z tego korzystać, ponieważ w tej grze są, jak w Raymanie, no powiedzmy, że jedynce, upgrade'y naszej postaci. No i po prostu nie mamy jeszcze tego upgrade'u, czyli super duper skakanie. No to dobra, zacznijmy ten pierwszy poziom. Z Treasure Island. Hey, what's up, dog? What's up, dog? Czyli klasyczny kulikowy slogan. Hey, what's up, Doc? This year's mine! Come back here, you mangy mutineering rabbit! Get 5 of these objects to receive a clock symbol. Dobra, czyli mamy rozwalać po prostu te skrzynki Acme. Chyba na tyle. Rozwalamy skrzynki Acme. Gdy rozwalimy 5, mamy dodatkowo. Mamy zegarek. O, właśnie, coś takiego mogę stąd zrobić. Później cię rozwalić. Właśnie. Teraz pyk. Co więcej dostanę z tego? Nie, nie ma tak dobrze. Dobra, ciebie też tak rozwalę, bo mogę. Ale jak widzicie, Królik Bugs jest tym złym. To on jest głównym antagonistą. Zaczepia niewinnych piratów i kradnie ich mapę. Okej. Jestem akurat dobry w takich gierach. Pyk. Easy. Dobra, mamy teraz drugi zegarek? Gdzie ten pierwszy zegarek ja zdobyłem? Ciekawy jestem, co się stanie, jak... Ej, to pattern jest zawsze taki sam. No dobra, otwieramy to. A musimy za każdym razem zagrać, żeby to się otworzyło. No sobie tak trochę głupie. Tym razem go nie możemy zabić, bo musimy zrobić to. No i teraz możemy go rozwalić. To jest mi w ogóle niepotrzebne. Dobra, tu nic nie ma. Tu jest Acme. Czy wskoczę tu? Czy wskoczę tu? Może wskoczę. A może nie. Wskoczyłem. Ej, w sumie? Wow, to było ryzykowne. Nie. Tak nie można. A mogę to przesunąć? Handle with care. To brzmi, jakbym to mógł przesunąć, ale nie mogę. Czyli muszę się pobawić z... tym. Okej. Możemy po prostu skoczyć na to. Okej. Kamero, nie troluj mnie. No i mogę tak miliony lat spróbować, ale... No nie.
może, ale tylko może. I tylko dziś. O, mogę z Vanellas przynosić, fajnie, fajnie wiedzieć. Nie ma tu jakiegoś innego jeszcze? Tam jest pudełko. W sumie racja. Pyk, dziękuję, pyk. Ty się otwórz. Otwórz się na świat. Daj mi swoją perełkę. Dziękuję. Teraz rzucę tą twoją perełką. Jej. Teraz sobie... Aha, muszę kilka razy w to rzucić. Nie no, świetnie. Rzucę tą twoją perełką znowu. Teraz dupa, Jasiu. I teraz będę mógł przejść. Kamera jest okropna. Dlaczego jedyna gra, która miała dobrą kamerę z tych starych gierek, to jest seria Spyro? Ja się pytam, no czemu? Nope. Aha, ja tu muszę z pochodnią przyjść. Goddammit. Tu jest pochodnia. Dobra, ja mam czasówkę. Dobrze, że nie życiówkę. A jak miałem tego użyć? Przepraszam bardzo. No halo. Cholera. Uwaga, niech się nie pojawi na samym początku. Ale jest przynajmniej jedna dobra rzecz, nie muszę tego wszystkiego znowu robić. Po prostu się cofnąłem, muszę całą drogę przejść tu znowu. O! Jak zauważyłem, że nagle się beczka zatrzymał i taki ła. Pyk. Chwila, czekaj. Zaraz. Aha, dobra, ja myślałem, że on mi w ogóle żadnego damage'a nie robi. Okej, mamy kolejny zegarek, już drugi, jak widzicie. Dobra, kopnęliśmy to. Wow. To było niebezpieczne. Ty mi się na nic nie przydasz. Mogę cię podnieść? Nie mogę. Co sprawia mi wiele problemów w sumie. O. Ale ty mi za to będziesz potrzebny. Mogę się odbić na tobie z tą skrzynką. Fajnie było. Poczekam na ciebie troszkę. Nie mogę tak fajnie zrobić. W ogóle co tu jest? To są jeszcze dwie skrzynki. Skoczę sobie z tej tutaj. Aha. A, więc po prostu zrobię tak. W ogóle śmieszne jest to, że ze skrzynką mogę wyżej wskoczyć, chociaż to pewnie jest z wykrywaniem kolizji. No. Dobra, krzęć. Okej.
Dziękuję za kolejny zegarek, już trzeci. Natomiast się tu cofasz, spoko, nie popędzam. Aham. Aham. Dobra, spoko, plus. A więc to tu nie... O, ty... Musiałem powiedzieć frajerz. To zbyt różnicy nie robiło. Okej. Okay. Nadal. Ajajajajaj. Gro, bardzo chcesz, żebym cię nie lubił, wiesz? Mówiłem, że nie będę ci stuprocentowo, ale ja po prostu nie mogę się obejść. Bez takiej rzeczy. Rzeczusz. To mogę trzy na raz mieć? O mój Boże, mogę. Dobra. O jeny, to jest bardzo stresujące. Ło, udało mi się. Fajnie. Ha, masz po dupie, masz po dupie. Ha, frajer. Nara. Dobra, tutaj zostaje do skrzynki. Więc muszę tu co najmniej jedną przeskoczyć, tak? Sprytnie, nie powiem, że nie. A czy jest jakiś sposób, poza oczywistym... Aha, ja tu się muszę przetrudzać, nie wiem, spoko. Jaki sposób, żebym ją wrócił? Ja w sumie tam jeszcze mi została jedna. To jest skrzynka, więc ja się mogę wrócić. Nie mówię, że... Teraz jedna mi została? Tak. Teraz pytanie, jak ja tu mam wejść? No, przyznam, że tego nie przemyślałem. Może jakbym się tak narobił, jakoś ustawił fajnie. I może tego dive'a, to bym tam wskoczył. Jakoś. No przecież tu był... Nie, aha, nie, ja się wybiłem przecież tu z jednej. Skrzyneczki. Chwila, mam pomysł. Na pewno nie mogę tu jakoś wrócić. Nie, nie wygląda na to. Mógł się wrócić. Jakkolwiek. Proszę, checkpoint. Może jednak... Nie. Dobra, chrzanić. Chociaż nie... Przecież mogę zegar. A zegary tu akurat są ważne, bo nie chcę mi się później backtrackować do poziomu. Dobra. YOLO. Nie, zaraz. Nie, nie wrócę tu. Co jest to w ogóle ta wysepka tam? Taka samotna. Aż muszę wejść. Znaczy wejść. No wejść na nią. Okej. Jak ja tu mam wejść tak w sumie? Aha! Spoko. Dobra. Holy moly! Raj! Będę bogaty! Niczym Sknerus ma kwacz. To nie jest chyba dobre porównanie, co nie? Raczej marzenia, by być jak Sknerus McQuatch. Nie wiem. Chociaż przyznam, tyle hajsu mieć co Sknerus, żeby nawet można w nim było bez problemów pływać. No to nie powiem. Dobra, więc już się chyba nie wrócę tam w żaden sposób. Chociaż...
teraz to... To akme nie jest mi w ogóle potrzebne. Co mogę tu po prostu iść? No. Aha. Nie spadnie mi jakiś kokos z tego? Nie. Okej. Swoją drogą ta kulka wygląda świetnie po prostu. Jak ona się tak przeze mnie, nie wiem, prześwituje. Nice. Teraz jeszcze tylko dwie. Myk, myk, myk. I myk. Okej. Teraz ostatni myk. Myk. Pyk. 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 I hop siup. Holy moly. Dobra, pyk. Aha. No w sumie racja, niby po co miałaby być ta pochodnia? Ja pierdzielę. Dobrze, przynajmniej się zachowałbym się bardzo wnerwił, gdybym musiał to drugi raz robić. Ale tak bał co. Szybko! Katyny. Zapominam cały czas, jaki przycisk służy do posługiwania się tym. Ojeny. Aż mnie gardło rozbolało od tego kicha. Yes! I BUM! Okej, to bolało. Shark Islands. Ojeny, ale te tekstury są brzydkie. Ale to będzie, ludzie, na tyle z tego odcinka. Dalszą część zapraszam w następną niedzielę, czyli za tydzień, a jutro was zapraszam na Ratchet & Clank Size Matters, a więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa!